Wiedzieliście, że na Robloxie jest gra, w której można jeździć po Polsce? To znaczy nie po całej Polsce, tylko po części jej mapy. Twórcy odtworzyli mapę Sławna i okolic i powiem wam, że wyszło kozak. Nawet pogoda typowo polska. To jest dramat. No dobra, pozwiedzajmy miasto. Przydałoby się załatwić sobie jakiś samochód. O, tu widzę, że samochody sprzedaje pan Janusz Pogorzelski. Za darmo to uczciwa cena. Jak robić biznesy, to tylko u Janusza. Droga po prawej jest zamknięta, więc pojadę w lewo. Pojadę w stronę Gdańska i zobaczę, co tam jest. Nie wiem, czy to normalne dla Sławna, że tu nie ma ludzi na ulicach, ale okej. Gdańsk jest w lewo. No dosłownie nawet samochodów nie ma. O, łaciatę na promocji w Tesco. Zmiana planów, widzowie. Nie jedziemy do Gdańska. Szukamy Tesco. 2 hours later. Ej, bo ja tak ogólnie już wyjechałam ze Sławna i nie widziałam żadnego sklepu. Trudno, to pojadę gdziekolwiek, może znajdę jakieś mniej wyludnione miasto. O, słuchajcie, jakiś samochód przejechał, zbliżamy się do cywilizacji. Zapytacie mnie, jak prowadzę samochód, nie trzymając kierownicy. Otóż, moi widzowie, jest to tajemna wiedza znana tylko nielicznym. O, a co tu się dzieje? Ciężarówka jedzie lewym pasem, chłop może z Anglii przyjechał. Bar pod dzikiem. Brzmi zachęcająco. No i co ty robisz? Dzień dobry. Poproszę kolę. Okej, masz. Dziwne. Tutaj ktoś siedzi sam, dotrzymamy mu towarzystwa. To dlatego w tym mieście prawie nikogo nie ma, bo wszyscy nagle znikają. Podejrzane. Dobra, spożyłam moją kolę, mogę jechać dalej. No, odpalaj się. O dobra, jeszcze się do czegoś nadaje ten maluch. Fotoradar. Nie mogę przekraczać dozwolonej prędkości, bo inaczej dostanę mandat. A mam tylko 1300 zł. Jestem biedna. Ej, yo, what the fuck? Matko jedyna. Mandat? Ale że ja? Przecież jechałam dobrze, to ten typ jechał złym pasem. 1000 zł? Ile? Nie, ja tego tak nie zostawię. Panie. No co? Odszkodowanie pan zapłaci. Dobrze jechałem. Mój maluch już nie nadaje się do użycia. Panie, ręka połamana, nogi połamane i maluch na złom. XD. I weź się tu z nim dogadaj. Dzwonię na policję. Halo, policja? Wypadek na drodze. Proszę przyjechać. Typ komunikuje się w nieznanym mi języku i nic z nim nie ustalę, więc po prostu rozejdziemy się, jakby nic się nigdy nie wydarzyło. Tylko jakby mi się udało wyjechać z tego rowu, to byłoby fajnie. Dobra, dałam radę. Jest już noc, chyba powinnam znaleźć jakiś hotel czy coś. Mam tylko 300 zł i jestem bezdomna. O, czekajcie. Chyba zjadę z tej głównej drogi i pojadę tą wolną. Zobaczę, dokąd ona prowadzi. Malechówko. To jakaś wiocha jest. Ale czekajcie, mają to i to, ja przy garażach. Zamknięte? Otwierać muszę się wysiurać. Jedziemy dalej. Wyjeżdżam z tej dziury i poszukam większego miasta. What the fuck?
Nie no, kolejny co nie umie jeździć. Kierowcy tirów w tej grze to inny wymiar. Oni wszyscy chyba prawo jazdy dostali po znajomości. Kolejny pro driver utknął na torach. Muszę go jakoś ominąć. Dużo ludzi, chyba coś poważnego się stało. Daddy wróci do mnie. Jakiś dramat rodzinny rozgrywający się na przejeździe kolejowym. Jedziemy dalej. Pomyślałam, że zarobię na życie i znajdę sobie jakąś pracę. Rafał Kozioł. Może on mi da jakąś pracę. Hello. Rafał Kozioł nie mówi po polsku. Cześć, czy potrzebujesz pomocy? Nie chcę z tobą rozmawiać. Boże, ale wredne. Cześć, czy potrzebujesz pomocy z tymi pudełkami? Tak, dostawczak, po którego zadzwoniłem, nie przyjedzie. Ja pomogę je dostarczyć. Dobra, widzowie, mamy robotę. Muszę dostarczyć pudła pod wskazany adres. To pudło muszę zawieźć do Seczkowa, gdziekolwiek to jest. Ale nie będzie trudno, bo zielona linia wskazuje mi cel. Oto tutaj. Co? No nie. Maluch znowu mi do rowu wpadł. No i jak ja teraz wrócę? O, jak miło. Ktoś się zatrzymał i mi pomógł. Odzyskałam wiarę w ludzi. Czekajcie, jak tu się ręczny zaciąga. P. Elegancko. Dobra, odniosę paczkę. Ło, zarobiłam 1200 zł za jedną paczkę. Opłaca się pracować dla Rafała Kozioła. Jadę po więcej. Tym razem muszę zawieźć paczkę do Darłowa. Zrobiło się już jasno. To tutaj. Robię się rich. Zobaczę, czy mnie stać na lepszy samochód. No witam. Po ile samochody? Wow, panie, ale drogie. Ten jest za 6000, ten za 7, ten za 10. A na te dalej to już w ogóle mnie nie stać. Rozpadało się. Typowa polska zima. Niby zima, a jednak jesień. Ej, bo spotkałam widzów na serwerze. Macie od nich pozdrowienia. Słuchajcie, Banan i spółka będą mi robić za darmowego Ubera. Pozdrawiam widzów, których spotkałam u Rafała Kozioła od paczek. Jestem coraz bardziej rich. Potrzebuję 7000 na nową furę. Jeszcze tylko ostatnia paczka. Jest, udało się. Mam nawet więcej niż potrzebuję. Dobra, panie Januszu, proszę dać mi coś lepszego niż malucha za darmochę. To jest najdroższy samochód, na który mnie stać jest za 7000. Kupuję. Dobra, jedziemy wypróbować furę. Wait a minute. Who offered you? To koniec. Nie wiem, jak chcecie drugi odcinek z Polish Car Driving, to dajcie łapkę w górę, żebym wiedziała, że wam się podobało, i napiszcie w komentarzu, a ja się z wami żegnam. Bajo.